Służby są na przegranej pozycji. Były żołnierz Grom wie, jak schwytać Grzegorza Borysa. Jak schwytać Grzegorza Borysa? Zdaniem byłego żołnierza Grom u Pawła Mateńczuka pseudonim. Naval służby są dziś na przegranej pozycji. Przetrwanie w takim terenie jest dzisiaj bardzo proste. Sprzęt survivalowy można kupić w sklepach typu Decathlon, powiedział w Polsat News. Zasugerował także bardzo konkretną zmianę metod poszukiwawczych. 44-letni Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna. Do zbrodni doszło w piątek, 20 października w bloku przy ulicy Górniczej w Gdyni Fikakowie. 3 listopada mijają 2 tygodnie od makabrycznego zabójstwa i bezskutecznej akcji poszukiwawczej. Poszukiwania G. Borysa prowadzone są głównie na terenie leśnym, który ze względu na swoje ukształtowanie jest nazywany Małymi Bieszczadami. W dyspozycji oficera dowodzącego akcją od początku było około 1000 funkcjonariuszy policji, żandarmerii wojskowej, straży pożarnej, straży granicznej i straży leśnej. Były żołnierz Grom tłumaczy, jak schwytać Grzegorza Borysa. Do sprawy, w rozmowie z Polsat News, odniósł się były żołnierz Grom u Paweł Mateńczuk, pseudonim. Naval. Znam ten teren i uważam, że mógł sobie wynaleźć i przygotować bardzo dobrą kryjówkę, gdzie może przetrwać długo, bez problemu nawet pół roku, ocenił. Jeśli żyje, to na 100% ma ze sobą odbiornik radiowy. Sam nie nadaje, ale odbiera i słyszy wszystko, co się dzieje dookoła. Może mieć przy sobie sprzęt policyjny i podsłuchiwać ich kanały, tłumaczył. Jeżeli mamy ludzi i psy, którzy przechodzą przez jakiś areał, to oni zacierają za sobą ślady. Tu nie jest już potrzebny nikt do przeszukiwań, ale ktoś do tropienia albo zrobienia zasadzki, powiedział Mateńczuk. Jego zdaniem konieczna jest zmiana metod poszukiwawczych i wdrożenie nowej technologii pod postacią optoelektroniki. To są kamery termowizyjne, noktowizyjne i pułapki, takie jak te służące do fotografowania zwierząt, zauważył. Dodał jednak, że dotychczasowe warunki pogodowe sprzyjały poszukiwanemu. Sytuacja może się jednak zmienić, kiedy z gęstego poszycia opadną liście i spadnie śnieg. Dzisiaj służby są na przegranej pozycji i jeśli naprawdę się tak dobrze przygotował, to nikogo nie można obwiniać, mówił Naval. W Polsce nie mamy grupy zawodowych tropicieli, wiedza jest niszowa, na szkolenia wyjeżdżają pojedynczy wojskowi, powiedział.